muszę, po prostu muszę wam opowiedzieć o tym serialu, bo to jest życie, nie serial. W ostatnim wybrednym przeglądzie kultury, dokładnie w części drugiej, gdzie mówiłam o serialach, wspominałam o tym, że jest coś, co na pewno obejrzę, kiedy tylko zostanie wyemitowane. I miałam tu na myśli serial The Good Doctor. I powiem wam, wow, wreszcie godny następca doktora House'a. The Good Doctor to Freddie Highmore, czyli Charlie z Fabryki Czekolady, który przywdział fartucha i nie wyglądając na swoje 25 lat, z tą swoją dziecinną twarzyczką i głosikiem, zostaje lekarzem. Zostaje chirurgiem z autyzmem i z zespołem Savanta, co oznacza, że ma ogromną wiedzę z najróżniejszych dziedzin, ma niesamowitą pamięć, wyobraźnię przestrzenną i zdolność analizy, ale jednocześnie nie potrafi właściwie komunikować się z innymi ludźmi, czyli między innymi ze swoimi pacjentami czy z innymi lekarzami. I mówię wam, dawno nie czułam takich emocji podczas oglądania serialu i dawno nie miałam tak, że po 10 minutach wiedziałam, że jestem już w tej produkcji zakochana. Tak ostatnio miałam przy Sherlocku BBC i z niczym innym tak jeszcze się nie zdarzyło. To jest cudowne uczucie. A co cudownego znajdziecie w tym serialu, oprócz krwi i przypadków medycznych, w dodatku serialu, który powstał na podstawie koreańskiej dramy? Po pierwsze, niesamowitą grę aktorską. Freddie na pewno musiał obserwować ludzi z autyzmem, bo swoim zachowaniem, swoją mimiką, głosem, wszystkim po prostu idealnie pokazuje to, jak wygląda życie osób z autyzmem. Nawet sposób tworzenia zdań pasuje, nawet to, że opisuje dni za pomocą zapachów. Druga wspaniałość to montaż, bo dzięki niemu widzimy, jak główny bohater funkcjonuje i jak myśli i co czuje. Na przykład to, że musi po prostu iść po pewnej wyznaczonej sobie linii i tak jego mózg funkcjonuje, on musi iść tędy i my tę linię widzimy narysowaną na ulicy. Tak samo kiedy analizuje przypadki medyczne, to trochę jak w Sherlocku widzimy podpisane różne części wnętrzności, części ciała i żyły i wszystko i widzimy to, w jaki sposób główny bohater to sobie układa w głowie. To, jak przed jego oczami pojawiają się kolejne strony encyklopedii czy podręczników medycznych, jak on recytuje definicje, bo tak jest nauczony. Oczywiście można by się przyczepiać, że jak tam się pojawia strona z encyklopedii z jakimś medycznym bełkotem, no to kiepsko z jej zrozumieniem, ale doceniam chęci. No i w zasadzie te dwie rzeczy powodują, że widzimy życie osoby z autyzmem i widzimy to, jak takie osoby myślą, funkcjonują. Na pewno nie jest to idealne odwzorowanie, ale na pewno jakiemuś laikowi w tym temacie przybliży to, co przybliżyć powinno. Widzimy, jak taka osoba musi trzymać się pewnych niepisanych zasad, jakie ma problemy z komunikowaniem, z wyrażaniem swojego zdania albo w ogóle z rozpoczęciem rozmowy z kimś obcym. I to są fragmenty, które naprawdę mogą spowodować takie wzruszenie u widza, bo jednak są stworzone bardzo emocjonalnie, a Freddie jest w tym wyjątkowo prawdziwy. Warto też zaznaczyć, że serial wyszedł spod rąk twórcy doktora House'a i te podobieństwa widać. Przy czym o ile doktor House rzucał wrednymi tekstami, bo był arogancki, tak Sean, główny bohater, robi to dlatego, że tak musi. On tak rozumie świat, on mówi wszystko prosto, z mostu, uczciwie, sprawiedliwie, tak jak to widzi i nie potrafi nic ukrywać i się przymilać i tak dalej. To jest... O. David, czyli właśnie twórca, jednak trochę skopiował z samego siebie, czyli z doktora House'a, skopiował trochę z Sherlocka, trochę z Shondy i spowodował, że na przykład pojawiają się w tym serialu retrospekcje z dzieciństwa i one są tworzone na zasadzie tragedia na tragedii, tragedią pogania, więc my mamy polubić głównego bohatera, może nie tyle z litości, ale no ewidentnie twórcy chcą grać na naszych emocjach. Ale mimo wszystko ja zakochałam się w tym serialu już w pierwszych minutach i niesamowicie żałuję, że oglądam go równo z amerykańskimi premierami.
Tak, gdybym mogła obejrzeć sobie cały sezon naraz, ale nie, ja oglądam i teraz będę musiała czekać z tygodnia na tydzień na kolejny odcinek, nie wiem jak ja to wytrzymam. Na pewno mogę polecić ten serial wszystkim fanom takich medyczno-podobnych seriali i tym, którzy mają trochę dość takiego standardowego, tradycyjnego, medycznego tasiemca i procedurala, bo ile można tych 50 sezonów oglądać i w kółko to samo się dzieje. A tu mamy trochę oryginalności i wzruszeń. Oczywiście wiadomo, że to też jest taki medyczny procedural i że mamy głównego bohatera, który jest lekarzem i mamy grupkę innych lekarzy i że będą pacjenci i że będą problemy między lekarzami i srututu. I to jest normalne, ale wydaje mi się, że to będzie jeden z lepszych seriali w tym stylu. I mówiąc szczerze, teraz kiedy jestem właściwie świeżo po obejrzeniu, to nie potrafię znaleźć takich konkretnych wad. One na pewno się pojawią, już coś tam wam wspominałam i na pewno tych wad znalazłabym więcej, ale aktualnie jestem tak podjarana, że nie. Ja nie. Widzę tylko plusy. Myślę optymistycznie. Dajcie znać, czy wy już zaczęliście oglądać ten serial, czy w ogóle zamierzacie go obejrzeć. Możecie też mi zaproponować inne seriale, które myślicie, że mogą mi się spodobać. Przypominam, że w opisie znajdziecie moje dane dotyczące tego, gdzie mnie znaleźć na Filmwebie albo na TV Series, więc zachęcam do obserwowania, żeby być na bieżąco z tym, co ja też tam oglądam. No i tam wszystkie inne fajne linki są. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!